U nas jest akurat to coroczna akcja, już od paru lat istniejąca na terenie naszego miasta. Nie to, że akurat była wycinka drzew, to my dosadzamy. Co roku sadzimy na terenie naszego miasta drzewa, aby po prostu te powietrze w regionowie było świeże, żeby można było jak można, zdrowo żyć, zdrowo oddychać. Sadziliśmy drzewa w szkołach przede wszystkim. No, przy szkołach brakuje drzew. Sadziliśmy w szkole numer 1, w szkole numer 2, w szkole numer 3. Tak po kolei, w 8. Sadzaliśmy na stadionie. I teraz w tym roku postaramy się dosadzić tu w tym Parku Zdrowia, gdzie najwięcej emerytów przebywa. Tam trochę drzew nam zachorowało, była wycinka tych drzew i postanowiliśmy w tym miejscu posadzić nowe, zdrowe drzewa, żeby po prostu za parę lat były tak samo piękne, jak te, które widzimy, duże, dorodne i żeby ludzie, którzy tu przychodzą odpoczywać, mieli świeże powietrze. Co roku sadzimy około 25-30 drzew, dlatego że tylu jest radnych. I to jest taka ilość, minimalna 25 drzew, ale sadziliśmy 50, powiedzmy, to w takim przedziale między 25-50 drzew co roku dosadzamy. To jest pewna symboliczna akcja, myślę, że ważniejsze jest to, co zrobiliśmy w tą niedzielę podczas pikniku obywatelskiego. Rozdaliśmy prawie ponad 3000 drzew, które zostaną zasadzone przez mieszkańców w Legionowie i to ma takie bardziej namacalne w dużej skali znaczenie, a tutaj zachęcamy mieszkańców, żeby za przykładem radnych sadzić drzewa w Legionowie, bo dla jakości powietrza, dla komfortu funkcjonowania, dla też przeciwdziałania powodziom, jakimś lokalnym podtopieniom, drzewa są najlepszym rozwiązaniem.